No Bożko, fajny dosyć, Maszku, ale to jesteś z mojego. Tak. O, w tamtym roku tobie na imię? Okazywałeś się, ale pozytywnie. O Jezu, ja mam śmieszkę, to jest Martyna, którą bratyli, by uciekła do Brazylii. O, no. A ty miałeś być na jakiejś tej kuracji. Tak jest, ale nie chcą mnie wziąć. Nie chcą mnie wziąć. Nie wiem, wierszy co? Cześć, jak mu no hej. Fajnie. A gdzie ty się jechać? Dwa tygodnie przed tym dostałem. Gdzie i o której? A chcielibyście gdzie? Na Zmuł? Ja też kocham morze. Dzień dobry. Tak, dokładnie. Syn ojca. Witam. Tylko gdzieś, bo gdyby na niebiesko, to bym od razu poznał. No właśnie, tyle lat. Ja bym to tak. To było męskie powitanie, kurde. Nie, ja musiałem tutaj być, żeby nie przestawiać, ja mam już poustawiany poziom w tą stronę i tu dałem, żeby oni tu, a przygonić ich tu w te miejsce. O, ja jej powiem, chodź tutaj się przywitać. No pięknie, no, do wtorku mam tak to. No przecież ale to pół roku nie było też. No, no. Ale chwileczkę, ja się tak użalałam. Wiecie co mi odpisał? Okej, zadzwoń, że mam odpoczynkę. Ja myślałam, że się przejdzie. Klimat. Dziadostwo się dzieje na świecie. I wszystko się przejdzie. Tego złomu tam lata, tego wszystkiego. Okej, mam odmówić obiad. Tylko obserwuję. Człowiek nieświadomy, nie? Ale kiedy wyglądałem na ten geografik, tam taki program, jak pokazali punkty, nie tam punkty, no to punkty, co tam lata. No to się nie widzę. Dajcie mi usi, już jeden księża z głowy. To mamy, wszystkie wykazy, satelity, to jest już tysiące, normalnie zdjęcia są porobione, jak to wszystko, no to jest... Które są aktywne i aktualne, to normalnie. Ale chodzi o ten złom, o których ludzie nawet nie wiedzą, nie? Bo to było wysłane, zniknęło z pola widzenia i obsługi. No kilka już poszło w atmosferę, ale jest taka sytuacja, że jeszcze 2 tony szpilek lasu.
bo to robili kiedyś w 70-tych latach, robili jakieś tam badania na łączność, nie? Te szpilki, taka chmura szpilek została wypuszczona w przestrzeń. Czy one będą odbijać jakieś tam te promieniowania, te radioaktywne, nie? Takie te różne sprawy. I okazało się, że to teraz próba gdzieś tam. Próba jest tego, jest. Zostało to ulane, zostawili sobie tak bezmyślnie. Sprzątać tam się nie da. No później narzekali, że ostatni jak ten challenge przelatał, że mu się w szybę wjedę. No, to szpilka, to sami sobie zabawili. Co w ziemi siedzi i co tam lata w niebie, to tego nikt nie wie. Teraz tymi telefonami tak. Mój poeto! Narobili te smartfony. Człowiek jest nieświadom. Nie. Dzień dobry. Nie witałam się chyba, nie? No, chyba byliście nie. Tamte razem? Siebie kojarzę, to były. Co tam jeszcze? No to kojarzę, ale tu nie. Nie, też kojarzę, ale chyba też nas szukał, nie? Nie, gruma się nie udaje. Spoilerek nie. Uwaga, tu kamera stoi. Albo tak. Nie, wszystko normalnie, wszystko w normie. No bo to wczoraj przyjechaliśmy już, to powiem, po zimnym piwku wypili. Trochę daleko mamy, dobry. Proszę siadać, poszukać sobie miejsca i siadać. A tu jeszcze się usiadłem. Dzień dobry, witam. Rodzina. No mówię, że rodzina, familia. Można familia. Przez dziurę wcześniej. Ale to zdrowo. Zasiadajcie, bo już jest pora, a ja filmuję. Mówiłem ci, że zadzę, że będzie cień? Andrzej, kurzysz jeszcze? Tak, kurzysz. Nie, jeszcze teraz. Tam kolor. Nie wiem, ja mówię, jak będę gorzej kasłał, teraz się zamieniłem. Ale jeszcze tak, nieźle. Słuchajcie, siadajcie, naprawdę proszę was. Tylko do cienia, bo tam się nie. Co, ile mam? Ciasto pieczone, może się tam, bo tu słońce. To można pod ten. Tam przyjdzie z wody. Uwaga na kamerę. To jest moje wnuczki. Uwaga na kamerę. No takich dzieci małych w górkach nie było. Nie? Taki wewnątrz. Tego czasu takie małe Józek, uważaj na kamerę. Uważaj, bo kopniesz nogą. No fajnie. Przecież mam specjalnie zobaczyć, że ja się opiekuję swoim przyjacielem. Ja nie mogę nam szybko tu, jest to. Nie wiem, to śpieszymy, nie? To już nie, panie, żeby wyjaśnić. Żeby ten materiał się wrócił do tego. Na podstawie czeka na mnie statyw do takiej kamery, która na czerwnego stoi, będzie wydłużony. Ja to potrzebuję na powierzchni. No, kiedy będziesz wymagał na dożycia, to masz całą. No tak, to ja się... No bo po prostu zobacz. To ja mogę przyjechać. Nic jest tam. Możesz przyjechać, bo ja się przygotowałem na ciebie, bo... Ale papu to wtedy... Nie, to nie będzie. Nic. Bo tu
Kto mi zakosił rzeźnię? A tu jest. A po co ci ten kapelusz? Zajrzyj do internetu, tam wszystko jest. Potrzeba, potrzeba. Już, już zrobiłaś? Tak, tak, tak. A po co ci ten kapelusz? Jak pięknie teraz taka cisza. Pan nauczyciel może rozmawiać, nie? Idę z tej strony. Żeby być też widoczny. No właśnie. Dzień dobry wszystkim. Witam na naszym kolejnym piątym zjeździe. Piąty już zjazd, który są pod względem liczebności pobija rekordy dotychczasowe. I jeszcze dwie osoby dojdą, więc będzie. O, już nas chodzą nawet. W związku z tym. Zanim się przywitają, to... to jeszcze raz witam wszystkich. Teraz jesteśmy w komplecie, ale dla pewności, Irenko, słuchajcie, dla pewności chcę sprawdzić obecność, żeby móc złożyć zamówienie na catering obiadowy. Też dla satysfakcji, kto przybył. Tak, to nie. Roman Stal? Nie. Obecny. A jak patrzą? Sania. Obecna. Władek Lazurowicz nie dojechał. Tłumaczył z racji stanu zdrowia, a także braku środka lokomocji. Ponieważ jego syn ma służbę i nie mógł. Chyba, że jeszcze coś się będzie działo. Tosia jest. Nie, wiem, ale on się tam pojawił w Paszkowie. Udowa. Tak, Tosia to mówi. Andrzej jest. Andrzej, jesteś? Jest. Jestem. Hela jest. Józek jest. Basia, dwa, tak. Irenka, jest. Dwa. Co? Dwa razy mówię? Moja Andrzeja się okręca. Dobrze. Halina, jest? Jest. Irma, jest? Jest. Jest. Likwiduję z tak zapytaniem. Likwiduję z tak zapytaniem. Jest. Krzysiu? Jest. A, Bronek z Ewą nie dojechali. Bronek brał pod uwagę, powiedzmy, stan zdrowia Ewy i jej, powiedzmy, termin na zabiegi, jakie jest złożona z choroby. Nie miałem zawiadomienia, czy będą, czy nie będą, ale wcześniej, kiedy ustalaliśmy jego przyjazd, to tak podał wątpliwość ewentualność. Tak. Więc tutaj dajemy jeden znak zapytania. Hadek? Jest. Brygida? Jest. Fredek? Zon? Jest. Jest. Hilda? Jest. Teraz tam porobili matkowolskie, jakie drogi. Barbara? Jest. Likwidujemy znak. Likwidujemy znak zapytania. Zabrałem się. Rondo w Łomnicy. Miałem tylko jeden, a teraz dajemy dwa. Jest. Słuchajcie teraz. Proszę o uwagę. Halo, halo. Proszę o uwagę teraz. Dodzwonił się do mnie niejaki nasz były wychowanek, rocznik 42, o nazwisku Michala. Jaś na niego mówiono, Jan. Tak? Obiecał, że przyjedzie do mnie do Strzelec. Ja mieliśmy się spotkać, ponieważ mówi, że jedzie do Krakowa. A był tutaj i rozmawiał. Otrzymał mój telefon i do mnie przyjechał. Od tamtej pory nie mam żadnego sygnału, więc wychodzi na to, że go nie będzie. Chodzi mu rocznik, ja nie pamiętam. No i jeszcze
się pojadę jeszcze raz usia. Jest. Do Bidula i mam wyglądać jak Bidul. Nie, mam tu napisane. A zatem ja sobie policzę po tym, jak to ja. I jeszcze słuchajcie, niespodzianka. Andrzej. Jestem. Kolejna niespodzianka. Tu widzicie panią, a nie wiecie, kto jest ta pani. Chciałem przedstawić, chyba modelka, że to jest dzisiejsza solenizantka, bo dzisiaj jest Patrycja i to jest Patrycja. Wszystkiego najlepszego. Jadąc w tą stronę przez radio Opolskie dowiedziałem się, że dzisiaj jest Patrycja przy okazji wszystkiego. Przywitaliśmy jak swoim. Jest to pani z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, która zainicjowała, po prostu wywołała mnie do tablicy, nawiązując ze mną kontakt na Facebooku, poprosiła o spotkanie i to się skończyło, że przyjechał wydział z Uniwersytetu, jak to się nazywa? Polonistyki, ale my studujemy wiedzę o teatrze. Niech pani sobie usiądzie. Dobra, ja się tak to poczułam wybrane. Do tablicy, do tablicy. Właśnie tej inicjatywie spotkaliśmy się zimą tu przy pałacu, więc było wesoło. Film leci na YouTubie, jak dorosłe towarzystwo zamieniło się w dzieciarnię. Powiedzmy, by mniej więcej, to po imieniu, zdzieciniało. Ale by przypomnieć, że w tym miejscu myśmy kiedyś się tak bawili i naprawdę elegancko rzucali się śnieżkami. Jedna z uczestniczek miała taką jakąś maskotkę, bardzo jej broniła, żeby ta maskotka nie oberwała tą kulą śnieżną. No i ich, tej grupy przewodniczka, to jest kto? Pani doktor Ewa. O, przebywa obecnie na Sycylii, kontakt na Facebooku mam. I puścimy jej zdjęcie, prawda? O, z naszego spotkania. I obiecuję, państwo z Uniwersytetu Krakowa obiecują, że powstanie film na temat tego miejsca. I jeżeli nikt nie będzie oporny, a raczej wszyscy chętni, to wybiórczo, czy też jeśli podoła temu zadaniu, będzie chciała wysłuchać relacji każdego z nas. A my w zależności od tego, w jakiej grupie wiekowej tu przebywaliśmy, więc każdy z innego poziomu wiekowego, swoich zainteresowań i wnętrza swojego odbierał to miejsce. I każdy będzie miał coś innego. A w sumie, jeśli zaczęlibyśmy opowiadać sobie, to rok byśmy tu musieli siedzieć, nikt nie chcieliby nam dowodzić i to by się nie skończyło. A jeszcze, jeżeli ja mam taką inicjatywę, mniej więcej zasygnalizował Walter. To jest nasz finansować wydanie książki. Gal Anonim. Ja na końcówce. Jeszcze jestem w połowie. To słuchajcie. Słuchajcie, dalszy plan. Ona już w połowie jest, bo co napisze, to potem marzy. Andrzej! Dalszy plan naszego spotkania. Wysiadujemy przy kawie. Wysiadujemy przy kawie. Przy ciastu. Jak zwykle, dzięki Heli i... Tosia, ja mówiłem Stasiu, a ty zrozumiałaś Tosia, ale to już jest wyjaśnione. Dalszy plan, słuchajcie, konsumujemy, opowiadamy sobie, ale była propozycja w czasie... Hej, Krzysiu, była propozycja ze strony jednego z naszych tutaj kolegów, żeby tak każdy coś o sobie, bo myśmy tutaj przebywając, byliśmy, prawda, i nikt sobie wzajemnie nie opowiadał. I wiadomo, czy nie mam milionów. Dopiero dzisiaj, mniej więcej jak się spotykamy, to gdzieś tam coś, no, jeżeli ktoś chętny będzie. Tak. Bo jeżeli z kolei zaczniemy każdy opowiadać mniej więcej, tak. Dlaczego? Ale ja żartuję, że nie chyba zapisali. To jeszcze dalej plan. Potem mamy wejście do pałacu. Pan Andrzej nam otworzy tylko na czas naszego wejścia.
żeby tam nie wchodziły osoby postronne, tam się sesje odbywają. Później z pałacu przejdziemy sobie do mauzoleu. Po parku będziemy grupą iść, ja będę fotografował, mam tam GoPro, będę filmował i o 14 obiad składający się z drugiego dania, to jest wieczeń na kaczku, opiekane ziemniaczki, surówka i sos i dodatkiem się skóra. Ale i ręka nie może jeść szybko, dla niej ekstra jest bez szybku. A zupa będzie cebulowa i koszt takiego obiadku 25 zł. Przewidywałem 30, więc 5 zł mamy w kieszeni. Sklep czynny do 20. Ja tego nie kupuję, nawet nie przypuszczam, że taki szmat. Tu jest tak podłaszczy, tu jest taki historia. Dasz mi te kurki. To byłoby i teraz jest wolna Amerykanka. 18 sierpnia. Ostatnie. Jeszcze może być gdzieś. 25. Oto są. Wyspoleto minowało, nastąpiło się w niego. No i osiem nadmywało, dźwięk. Spodnie w rynku, bo bajdarki. Ja Jaki przedmiot muszę odbezpieczyć? Nie jest to bomba ani granat, ale to coś na kształt. No. Dobra, no to do środka. Proszę. No, no co by zrobić? No dobra, no, 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 no. Choć bo kamera. Dobra, sorry. Dobra, może. No teraz ujawnijcie tą niespodziankę, bo jestem niecierpliwy, aż się boję. Tak, no może się bać. No ale ty masz coś powiedzieć. No to dobra, tak. Romciu. Kochamy cię po prostu. Kochamy cię. I to dla ciebie. Za całą kształt twojej pracy, którą włożyłeś tutaj, popatrzcie. Jaką masz dużą rodzinę. Wszyscy cię kochamy. No dosłownie, wiesz, zaraz łezki polecą, ale daję ci. Ja już się rozchylę. Przez to mocno uścisnę. Tak, o na szyję, patrz, kochani. Oj, jak? Ale przeczytaj, przeczytaj inskrypcję. Inskrypcję przeczytaj. Głośno. Głośno. Dla Romana, strażnika naszej pamięci. O, brawo! Ale wiem, kto jest autorem tego tekstu, bo często rozmawiając telefonicznie z Waldkiem, właśnie on mi to mówił. Krowiarki, sierpień 2016. Dziękuję. Za te miłe wspomnienia. Dzieciństwo wraca. Dzięki, ale to ty jesteś prowodyrem tego. Nie, to błędzie, to jest ogólna. Ogólna. Uważaliśmy, że zasługujesz na ten tytuł. Dziękuję wam. No. No i tu dzisiaj z mojej strony propozycja, kto to będzie w przyszłym roku dalej ciągnął. No to czemu? Czemu? Jak stara ciotka. Nie, jak medal mam zwrócić, to ja się piszę na następny. Teraz muszę to do kamery ładnie zbliżyć. No, dobra, dziękujemy jeszcze raz. Jeszcze raz dziękujemy. Strażnik naszej pamięci. Życzymy ci robić coraz większe mocy w tym względzie. No to teraz muszę zdjąć tą tę wywieszkę. I każdy tutaj zobaczył. Idę. Nie wszyscy widzieli. Nie wszyscy widzieli. Ale piękny album. No, taki album to też i ręce bym... Właśnie.
bo to też jest dokument strażnika pamięci. Bardzo ładny. To jest ze szczególnym pietyzmem realizowany album. Ale no wiecie, no, żeby wpaść na taki pomysł, to szkoda jeszcze, że ten pomysł. To jest chyba tam boli. Moje małe. Inicjatorka. Ja wiem. Na to mam swoje. Na to mam swoje. Ja wiem. Autentyczny stwierdzenie. Tak. Ja napisałem na którejś stronie w internecie, że ten pałac wygląda jak okręt bez mastu. I dostałem reprymendę od osób związanych z tym pałacem obecnie. Nawet dostałem reprymendę bezpośrednio za to, że umiejscowiam na YouTubie dużo filmów o pałacu, to również daję podkład muzyczny. Więc dostałem uwagę, że ten podkład jest taki pogrzebowy, taki, a ja mówię, no właśnie, bo to jest atmosfera tego pałacu, to jest adekwatne. I jeszcze trochę zrobię film i dam podkład słynnego utworu Chopina, który jest grany już na pokładzie. Nic się nie dzieje. No właśnie, bo to miało skłaniać do refleksji. Ale to niektórzy nie kapują tego, nie? Ale jakby byli wśród nas milionerzy, niech się ujawnią. To można byłoby założyć fundację. Można byłoby założyć fundację. Brak mnie. Kurde, muszę jak kart skręcić, ale ten numer muszę widzieć. Ale nie wiem, czy wiesz, ale to jest jedyny tytuł na świecie. Tak jest. Wyjątkowy. Na pewno. Wiesz co? Jak będzie, powiedzmy, film złożony, to pierwszą stroną będzie właśnie zdjęcie tego filmu. No na pewno. I jako pierwszy, prawda? Pierwsza sekwencja. I potem dalsza. I pierwsza osoba, która dostała medal. Następny sekwencja. I oni tak między sobą... No ma zdjęcie? Co to można? A co wyście tu nie byli, jak mi wręczali? A kto ci to wręczał? No wy wszyscy. Tak? Tak, to jest od was. To jest od was za... Za całokształt. I ona nam opowiadała, książki opowiadała. No, to jest pałac. Ci to przeczytam. Dla Romana strażnika naszej pamięci. Krowiarki, kwietnia 2016. No i to zainicjował walki. Haliny, tak? A inicjatywę pochwyciła Irka. Aha. Takie ładne kudełeczko. Porządek musi być. Tak. Marcin, siadaj tam na swoje, siądzi sobie zaraz kołcimy. No. Czas dekoracji. Jak daleko go czekaj na to. Chodź, no. A teraz, moi drodzy, ja w imieniu nas wszystkich, razem z Andrzejem i z wami wszystkimi, chciałam podziękować Helence za to, że rok w rok, piecze super pyszne ciasteczka, żebyśmy tu nie umarli z głodu. Robi pyszną kawę i herbatkę i w ogóle i bardzo. I życzymy jej, żeby była zdrowa. I żyła 100 lat? Że była... Przynajmniej. A no, może 100 lat, no może to jest brzydko 100 lat. Piecze, 102. Teraz już pieszcie się. I wszystkiego dobrego, zdrowia jej życzymy. Przede wszystkim. Jędrek, proszę. Helu jeszcze, kochanie, ty moje, za te objazdowe kawiarnie, o cukiernie, jeszcze rości składamy życzenia. Dziękujemy ci, żyj nam. Hej, hej, jeden dzień dłużej. Słodko. A kiedy się mówi, niech się życie płynie, a już nie, dalej nie powiem, bo to brzydko, bo telewizja nas tu widzi. A niech to jak lampa łańcuch. To jest razem.
Trzeba męża też mieć. Jak nie musisz się zatkoć. Jak mi cię za to dzięki. Raz w tygodniu podlewać. Raz w tygodniu. Wiem. Teraz troszkę nalać wody. Na to. Tyż mówię, ale no. Wiem. Ale Hela się zna, ma tam tyle przy domu. Stanisław, chowaj to gdzieś w bezpiecznym miejscu, bo tu będziemy bardzo ostro. No ale twojemu szanownemu małżonkowi również. Nie? Bo on uciera mak. Nie, on mnie wie. Pamiętasz, czy ja cię jakaś nisko? Ale Zosia cię chodzi. No, no, to cię chodzi, bo jeden czas, jeden drugi po prostu na tym, nie spadł. Ale dzisiaj słyszałam, naszym biletynem muszę zrobić zdjęcie. No, ja tym też powiem. W Górniku my, ja też powiem. Jusia tam jest. Tu ja? Kupiła 5 rower, związała je za domki łańcuchem, tak mają przepisy, parę dzieci. Budowała jaką tam, byle jaką piaskownicę, jakoś tak. I te dzieci tego domku uczyli, nie wiem. Ona te domy wynajmuje w celach zarobkowych, to wyobrażasz? Józek! Mam cię. Chciałem cię uwiecznić. Brygida, po... O, mam cię. Robi się tak zwane grupy integracyjne, nie? Tam mają lodówkę, mają kuchnię, przykład, nie? Tam se sami szykują obiady, znaczy nie obiady, tylko się na kolację, pan wieczor, obiad się skurzą się z takiej integracji, są małe, większe, ale te dzieci przeważnie... Tak jak w zeszłym roku, że zawsze ktoś tu na boku, ale do Rymu wyszło jak czas. Andrzej, proszę. Jeżdżam do talerza. Jeszcze raz, tak? Już. Proszę o pozostanie wszystkich wychowanych na miejscu, ponieważ przygotowaliśmy z mężem dla nich taką pamiątkę skorowiarek, która się nie zniszczy, można sobie kiedyś... Może się zniszczyć.
to można. Często się zjadło, herbatę się wypiło, się kawę, a to jest taka niespodzianka. Stałe. Tak. Józek. I tego. Będziemy roznosić według imion. Proszę, zrobię całą rzeczę. Można mieć. Można mieć. Gdzieś tu widzę walkę. Ale proszę nie otwierać, bo tylko wtedy. Józek, ja jeszcze jedno. To jest dla psa, to dla psa. Dla psa. Dla psa? No. O, tam prosto pod tym, jasne. Irena ma na imię Irena. Irena. Ewa. Ewa. Ewa, nasza Ewa. Tutaj jest ja ta Ewa. Jedna Ewa. Tak, dawaj. Nie wiem, Borysia. Miało być nie otwierać jeszcze Irenka. Sznurówkę, bo się przewróci. Nie widziała. Nie widziała. Sznurówkę, bo się przewróci. Kiedyś się odnosiła. Tak. Teraz dawaj dalej. Teraz pójdziemy na górę. Mogę teraz zrobić. Walia, tego pieska mamy zostawiać. Walia. Nie przyjmą. To załatwia Halina. Ma fundusz. Andrzej. Jo. Nie otwieraj, bo wybuchnie. Wiem. Były zdjęcia? Były zdjęcia? Nie jeszcze. Tak trzyma? Romę. Miasto na M szybko. Który rok urodził się Kopernik? Romę. Nie wiem. Nie otwierać. Józef. Lecę. Lecę. Mojego pomysłu? Nie będę zahaczać. Danusia nie przyjechała. Danusia. Panie Józku, to ja. To ja dla mojej siostry jestem, to ja będę jechał do ciebie. Na pewno. Daj Danusia. Oboje się daj. Sześć, nie, wiadomo, że to. 669-0507. Ma pana nazwiska? Solik. CH. A w Austrii to mówili Golik na mnie. No. Żeby, bo ci przybrani rodzice, co mi wzięli z obozu, to oni właśnie tak odwali. A nie przyznawaj się do Solicha. To znaczy? No, że miałem zostać u mnie. Ale Czerwony Krzyż na siłę mnie wziął. Ale rok później, bo zachorowałem, gorączkę dostałem. Za rok dopiero siłą mnie wzięli i też ze szpitala. Teraz upadli do koniec, nie? Taka pamiątka. Jaka jest, taka jest. To otwieramy. Już nie wybuchnie. O, czy jeszcze jest, czy się... Ja ci nie tutaj dam. Dostała, tamta ma dedykację. Jak ma święta sobie założy na własną policję. O, obraz tej powody. To jest pomysł śliczny. Dziękuję ci bardzo. Ten zamek. Ten zamek. To dziękuję. Będę do domu jechał na jedynce. Na jedynce. Piękna sprawa. Ja się uzawał z ręki. Pałac, każdy ma dedykację. Prosiu do kamery. Obraz tej powody. Śliczne. Dziękuję ci bardzo, Helenie. Będę do domu jechał na jedynkę. Weź przyszedł na taki pomysł. Ja mam dobry pomysł. Nie, że w takiej pracy, że musiałam mieć ciągle. To są przyjaciele. To się nie liczy.
I teraz jest tak. Wisi na choince w święta pierwszy toar. Pyrk ludkowie. Nie? U nas tak było pyrk ludkowie. I wyjdzie, nie? Ela, jesteś Filmuje mi się jeszcze. No to stop. Ja przyjdę. Irenko, zademonstruj mi teraz do kamery. Po malutku tak obracaj. Ale nie przejmuj się, dziewczyna. Bardzo, że ja myślę. Nic się nie dzieje. Nie przejmuj się. Ale dałam to przywiozłam jeszcze Rysiu Wizicki, miał być Władek, miał być ten Lazurowicz. Też przywiozłam, muszę zabrać na Na drugi rok się dostanie. Tak nieraz kogoś piszemy właśnie na listę powiatowego Rysia Władka i nie przyjechał. I to jest właśnie takie tak mi się to akurat stało, że ale tak jak nie macie włożyła tyle pracy, no, ile pięć, Krzysiu! Krzysiu! No. Chciałaby dusza do raju. Tak, to było. Tak. Tu była
moja sala. Ja też poczekałam. Majka, uciekł. Nie wolno nam sobie tu powiedzieć. A z Marek, to tu. Świetlica czy sypialnia? Nie, tu lekcje odrabiamy. Odrabiamy lekcje. Pamiętam, tu lekcje się odrabiamy. Ale to grupa dziewcząt, nie? No, a potem Nie było widać, ale to nie znaczy, że nie da się tego zrobić. No ale jeszcze są. No mówię pan, no ona zauważyła, że już nie ma co. Ale się... Mówicie o tej sowie? Tak. No właśnie. To no, twoje dziecko, która wchodziła do przepisu. Ktoś się nie bał. Tak. Mówię pan, no mówię pan, no ona zauważyła, że to właśnie, że już nie ma co. Ale się... Mówicie o tej sowie? Tak. No właśnie. To twoje dziecko, która wchodziła do przepisu. Ktoś się nie bał. Tak. I wiecie? A potem ona Chodź, jak jest głowę, ryka
Pana dusza. No, o ile tak przystawana nie gdzie się gdzie Bronek się chował? No on chodzi swoimi ścieżkami. No, tam też zdjęcia robi takie.